Powidzkie słuchowisko, lokacja Powidza. Często Brona, słyszałaś, słyszałaś? Co dobro Czemuś ty taka podekscytowano? No nie słyszałaś? Nasz Baldwin pojechał do gniezna. Sam książę go zawezwał. Co ty godosz, dobro Po co nasz wielki książę Bolesław miałby go wzywać? Podobno. Podobno nasz powid, powid został doceniony. Wój tam mieć będziem i wiele przywilejów otrzymamy. Wielebny książę Bolesławie. Baldwin spowidza do księcia. Witaj panie, witaj mężu, pobożny Baldwinie. Wezwałem ciebie, Abyś przeprowadził kolonizację na mojej majątności książęcej w powidzu, przekazuję tobie ten oto dokument spisany przez Konrada, notariusza książęcego dworu, na podstawie którego otrzymujesz 56 pól na rozdzielenie między osadników, których lokacja ma być zgodna z prawem magdeburskim, dając wszystkim na zawsze. Tamże zamieszkującym powszechne i szczególne prawa niemieckie w sądach, wyrokach, podatkach, królewszczyznach i wszystkich innych prawach zwyczajowych. Urząd wójta wraz z pięcioma polami, który twoi prawowici spadkobiercy dziedziczyć będą, a w miarę rozwoju miasta dodatkowo dla siebie będziesz mógł zatrzymać co siódme pole: młyn wodny, łaźnie, rzeźnie krzewski i rybacki wraz z łąką koło młyna położoną. Możesz również utrzymywać dwóch rybaków z bałymi sieciami do własnych połowów, którzy tylko latem w okolicy Sitka dużej sieci używać mogą i w książęcych lasach polować na ptactwo i zwierzynę drobniejszą. A wszystko, co posiadasz ty i twoi spadkobiercy, rozporządzać według własnego użytku będą. Co do osadników, których sprowadzisz do powidza: Obiecuję, iż przez lat 18, począwszy w święto Marcina 1243 roku, od wszelkich podatków i ciężarów świeckich będziecie zwolnieni. Tylko plebanowi powickiemu corocznie jedną miarkę srebra, jako dziesięcinę trzeba płacić. Po tym okresie, jednak Baldwinie mieszkańcy miasta powidza, co do roku książęcego skarbca wpłacać będą cztery miary pszenicy, cztery miary żyta i owsa oraz jedną czwartą marki srebra z każdego łanu. W obecności zebranych tutaj świadków kanclerza Gottpolda, cześnika kaliskiego Szymona, kasztelana wilkowiji Mirosława, podkomorzego kaliskiego Benjamina, kapłanów, Mirostia i hartunga, potwierdzam to w gnieźnie ja, książę Bolesław Pobożny, dnia 8 czerwca roku pańskiego 1243. Miłościwy Panie, zaufania Twego nie zawiodę i póki żyw, powiedz będzie rozkwitał, przynosząc dumę swojemu władcy.